Mamy dany taki szereg S, który jest suma od n równego 1 do nieskończoności 1 przez pierwiastek z n kwadrat plus 1. I pytanie jest takie, który szereg powinien być użyty w granicznej wersji kryterium porównawczego, aby sprawdzić, czy S jest zbieżny. I tu mamy do wyboru jeden z trzech szeregów. I jeszcze musimy odpowiedzieć na tej podstawie, no właśnie, czy nasz szereg jest zbieżny, czy rozbieżny. Może zacznijmy od przypomnienia, jak wygląda graniczna wersja kryterium porównawczego. Czyli tak, mamy dwa ciągi, które są nieujemne, czyli AN, BN są większe, równe 0. No i teraz te warunki, które wypisujemy, jak we wszystkich tych kryteriach, muszą być spełnione począwszy od pewnego miejsca, czyli dla N-ów większych, równych niż pewne N0. Czyli, prawda, interesujące jest zachowanie tych ciągów czy tych szeregów no, dla dużych N. Ponieważ przez jeden z nich będziemy dzielić, to założymy też, że bn jest większe od zera. No i mamy dwa szeregi, prawda? Szereg od n równego, powiedzmy, 1 do nieskończoności an i drugi szereg nas interesuje od n równego 1 do nieskończoności bn. Czyli to są dwa szeregi o wyrazach dodatnich. No i teraz wiemy, że te ciągi tutaj, czy też te wyrazy tych szeregów, no, są proporcjonalne dla dużych n-ów, czyli precyzyjnie wiemy, że istnieje skończona granica przy n dążącym do nieskończoności takiego ilorazu an przez bn. To jest, nazwijmy ją g, i o g wiemy, że jest większe od zera, no i mniejsze od nieskończoności. Tak? Czyli to jest pewna dodatnia liczba rzeczywista. I wtedy to kryterium porównawcze w wersji granicznej mówi, że wtedy oba szeregi są albo zbieżne, albo rozbieżne. Wtedy szereg od n równego 1 do nieskończoności an zbieżny. Wtedy i tylko wtedy, może użyję takiego znaczka, gdy szereg od n równego 1 do nieskończoności bn zbieżny. Da? Czyli innymi słowy, oba te szeregi są albo oba są zbieżne, albo są rozbieżne. No i to mówi, prawda, intuicyjnie rzecz biorąc, prawda, że te szeregi są proporcjonalne, jak n jest duże, więc oczywiście jak one są proporcjonalne, no to albo oba są zbieżne, albo są rozbieżne. No dobrze, to teraz mamy nasz szereg S, no i patrzymy, który z nich użyjemy do porównania, no więc wydaje się, że no S, tak, ma wyrazy... Czyli musimy zobaczyć 1 przez pierwiastek z n kwadrat plus 1. No to co, jak n jest duże, to pewnie tę jedynkę możemy zaniedbać, prawda? Czy n kwadrat, czy n kwadrat plus 1, to się niewiele różni. No i czyli pomijamy jedynkę, no to wtedy jest po prostu 1 przez pierwiastek z n kwadrat, czyli 1 przez n. Aha, czyli prawdopodobnie ten szereg byłby użyty dobry do porównania, no to teraz sprawdźmy, tak, precyzyjnie. Więc tak, to jest szereg o wyrazach dodatnich, ten też jest szereg, to jest też szereg o wyrazach dodatnich, no i liczymy granice, prawda, czyli chcemy policzyć granicę przy n dążącym do nieskończoności, no, pierwiastek, no tu jest wszystko jedno, który przez który, bo oba są ściśle dodatnie, przez n. No to co, możemy to zapisać, powiedzmy, jako pierwiastek z n kwadrat plus 1 dzielone przez n kwadrat, prawda, pierwiastek, n to jest pierwiastek z n kwadrat, pierwiastek z ilorazu to jest iloraz pierwiastków, czyli tutaj możemy to zapisać w ten sposób. No i teraz jeszcze to wyrażenie pod pierwiastkiem, prawda, możemy napisać jako 1 plus 1 przez n kwadrat. No i przy n dążącym do nieskończoności 1 przez n kwadrat dąży do zera. Wobec tego to wyrażenie pod pierwiastkiem dąży do jedynki. Teraz, ponieważ pierwiastek jest funkcją ciągłą, ta granica jest równa 1. Wobec tego rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją taką, jak w kryterium porównawczym w naszej wersji granicznej, czyli nasz szereg zachowuje się tak samo względem zbieżności, jak szereg harmoniczny, czyli szereg 1 przez n. No a wiemy, że szereg harmoniczny jest rozbieżny, czyli te sumy częściowe tego szeregu wzrastają do nieskończoności i
To jest nawet udowodnione w jednym z naszych filmów. Czyli nasz szereg jest rozbieżny, ponieważ rozbieżny jest szereg harmoniczny i szeregiem, który musimy użyć do porównania, jest szereg harmoniczny. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.